Wow, 2 tygodnie na was czekałam. Będziemy żyli długo i szczęśliwie. Nowe buty są takie ekstra. Z parku do galerii. Zakładacie je wszędzie. Tylko za jaką cenę? Hej, Amy! Jejku, ale te buty mnie obcierają. Popatrz. Niedobrze. Wiem! Oto twój nowy przyjaciel. Wystarczy jeden mały kawałek. Daj, spróbuję. Tak dobrze? Sprawdźmy. Tak! O, nic jej teraz nie powstrzyma. Po długiej podróży zmęczenie mocno daje się we znaki. Już nigdy nie polecę samolotem. Nie jadłam nic od kilku godzin. Może mam tu coś do przekąszenia? Czy to jest to, o czym myślę? Szkoda, że ma taką wielką dziurę. O, czajnik elektryczny! Już wiem, co robić. Jeśli chcecie zjeść zupkę chińską, ale nie macie naczynia, włóżcie makaron prosto do czajnika. Zalejcie go wodą. I nie zapomnijcie o przyprawach. Zamknijcie pokrywę i podgrzejcie. Po kilku minutach zupka będzie gotowa. Pięknie pachnie. Zamieszam jeszcze. Tak, zaraz to wszystko zjem. Nie macie miski? Luzik, zjedzcie prosto z czajnika. Pycha. Lili się uczy, a Vicky bardziej interesują paznokcie. Dobrze, że pomalowałam na czerwono. No, dawaj. Nie. Przed chwilą pomalowałam. Nie wierzę. To tylko paznokieć. Chcesz moją kolę? Nie przepadam, ale to miłe z twojej strony. Dzięki. Nie ma to jak słodki napój na smutki, co? Zaraz, ten czerwony pasuje do moich paznokci. Chyba mam pomysł, jak temu zaradzić. Najpierw przetnijcie butelkę na pół. O tak. Zdejmijcie dolną część naklejki i odklejcie tę przyklejoną do pozostałej części. Teraz wytnijcie nożyczkami plastikowy krążek. Owincie plastik ciasno wokół długopisu. Owijajcie, aż będzie do niego przylegał. Gdy nie będzie już czego owijać, zaklejcie taśmą. Wrzućcie do foremki i zalejcie gorącą wodą. Do pełna. Poczekajcie, aż woda wystygnie i wyciągnijcie kawałki plastiku. Odłóżcie foremkę, a plastik natnijcie pionowo. Przekręćcie i zróbcie to samo z drugiej strony. No i proszę! Z tych małych kawałeczków będzie wam potrzebny jeden. Weźcie klej do tipsów. Będzie bazą waszych nowych akryli. Połóżcie teraz plastik na paznokcie. I pomalujcie lakierem. Całkiem nieźle wygląda. I nikt się nie domyśli, że to nie są prawdziwe paznokcie. Mało brakowało. Zobacz. Nie ma co, Vicky. Jesteś najlepszą dziewczyną w klasie. Film z przyjacielem to świetny sposób na nudę. Bo to oznacza podwójne przekąski. Ciekawe, czy się podzieli. Zawsze się wkręca w filmy, więc nie zauważy. Thriller to był jednak strzał w dziesiątkę. Kradniesz mi chipsy, Lana? Położę je tutaj, żeby były bezpieczne. Kurczę, skończyła mi się kola. Nie mogę ich tu tak zostawić.
Lana ma lepkie ręce, na pewno będzie się chciała do nich dorwać. O, to się sprawdzi idealnie. Lana, zaraz zostaniesz aresztowana. Prezent dla mnie? Prędko, Adam. To dla naszego dobra. Ha? Uwielbiam wieczory z filmem. Ach, ale on jest wkurzający. Szkoda, że nie wie, że potrafię go przechytrzyć bez względu na to, jakiego asa ma w rękawie. Jak wyjść z tej sytuacji za pomocą sznurowadeł? W pierwszej kolejności je rozwiążcie. Weźcie jedną sznurówkę i przełóżcie w ten sposób. Teraz złapcie za sznurówkę z drugiego buta. Zwiążcie je razem. Unieście obie nogi i zacznijcie nimi pedałować w powietrzu. Widzicie? Schodzi! Adam cię nie doceniał. No, w końcu można się wygodnie rozsiąść i obejrzeć film. Szkoda, że nie wziął też więcej chipsów z kuchni. Ej, co tu się wyprawia? Gdzie moja kola? Koniec! Lana, już cię więcej nie zaproszę. Hej, Amy, tutaj. Już idę. Wow! Auć! To musiało boleć. Powinni tu postawić jakiś znak. Ale piecze. Au, au, au. Źle to wygląda. I do tego strasznie boli. Aha. Amy. Posmaruj ranę antyperspirantem. W sumie mogę spróbować. Powoli i dokładnie. Ej, już nie piecze. Siemka! Nie, nie idź tędy! I kolejna padła. Ale fajt łapa. Chodź jej pomożemy. Letnie orzeźwienie? Sofia poratuje. Jejku, ale dziś upał. Fuj, spociłam się jak świnia. Niedobrze, laska. Musisz coś z tym zrobić, Sofia. Trochę wstyd. Luzik. Wiem, co może pomóc. Wkładka? Proszę. Dzięki, ale co mam z tym niby zrobić? Włóż pod pachy, hello. Aha, no przecież. Jeśli czeka cię upalny dzień, przyklej wkładkę od wewnętrznej strony bluzki. Nie zapomnij o drugiej stronie. Dziewczyny, zobaczcie, żadnych plam. Widzisz? Wystarczą wkładki. Koniec z poceniem. Kolejny test z matmy. Nie dość, że równania są trudne same w sobie, to jeszcze kalkulator przestał działać. Och, co jest? Przecież wczoraj było wszystko w porządku. Pewnie baterie się wyczerpały. Wymienię i będzie działał. O nie, wzięła mnie ten rozmiar. Nie wierzę. Co robić? Trochę lipa, co? Hej, Lana, Lili ma papierek po gumie. Myślisz, że cię uratuje? Dawaj to. Jeśli będziesz kiedyś w podobnej sytuacji, nic straconego. Weź papierek po gumie i zwiń w małą kulkę, o tak. Sreberko ma być na wierzchu. Przyłóż ją teraz do metalowej spirali. I włóż baterię tak jak zwykle. Chwila prawdy. Tak, mamy to, ludzie. Uff, trochę się martwiłam. Kto by pomyślał, że moja guma cię uratuje? Hej, Kevin. Wejdź. Chwila, chwila. Natychmiast ściągaj te brudne buty.
No nie, co robić, ale wstyd. Może tu coś znajdę? Jeśli będziesz kiedyś w podobnej sytuacji, po prostu zamaluj dziurawe miejsce. Całe szczęście Kevin znalazł czarnego markera. Uff, sytuacja uratowana. Sofia też dzisiaj robi pranie. Kurczę, nic nie widzę. Ups, tylko nie płyn. A jak to niby posprzątasz? Ręcznikiem papierowym. Ciekawe, jak to spuścisz. O nie, zaraz wybuchnie. Nie, nie, nie. Co ja mam teraz zrobić? Kiedy twoja toaleta ma swoje humory, użyj folii spożywczej. Dokładnie zakryj muszlę. Podczas spuszczania dociśnij folię, aby zassała powietrze wewnątrz. Możesz już ściągnąć. Zadziałało.